No jesteśmy nad jeziorem Kośno i to już jest połowa maja, także niektóre już ryby są po tarle, mówimy konkretnie o płoci. Zbliża się do tarła na pewno lin, bo na innych jeziorach rybacy tam sygnalizują, że liny już są w dobrej kondycji takiej przedtarłowej. No leszcze część gdzieś tam się wytarła, część idzie. W ogóle pogoda stymuluje to tarło w przeróżny sposób. Gdzie troszkę cieplejsza woda, 12-14 stopni, ryby już gotowe są do tarła. Gdzieś powiedzmy sobie, tak jak tutaj u nas na Kośnie, głębokości bardzo duże, temperatura wody 8-9 stopni, no jeszcze wszystko czeka. Ale płotka się wytarła, a za płotką no same niespodzianki, za płotką idą na ikrę węgorze. I tutaj mamy już od kolegów, którzy wędkują dość ostro. Mogę tylko pokazać, bo to nie ja złowiłem, ani nie byłem świadkiem tego wędkowania, ale są takie sztuczki, o jak tutaj pokażę z bliska, które mają ponad kilogram każdy. Dwaj koledzy byli na łódkach, złowili trzy, no pozwolili tutaj sfotografować, żeby wędkarze nie mieli wątpliwości, że te węgorze tutaj są i to jeszcze, jak to się mówi, przedwojenne, bo niektóre z tych tutaj, co mamy, to tam jeden powiedzmy ma 1,5 kg, jak próbuje się wyrwać. Natomiast gro wędkarzy świadczą tutaj o węgorzach nawet 4-kilogramowych, także jestem zszokowany taką wagą, ale wiem, że takie są, bo tutaj i były użytkownik tej wody, dzierżawca, też twierdzi, że wiele lat temu było zarybianie potężne węgorzami, no i są świadkowie, którzy widzieli, jak się łowi takie węgorze. No na pewno, jeżeli ktoś wypływa na wodę i łowi nawet białoryb, warto z boku postawić żywczyka. Żywczyk w tej chwili dla węgorza to jest podstawa żerowania. On bardzo mocno po zimie uzupełnia swoje wagi. Ale panie Romku, mamy tutaj jeszcze akurat na bazie był pan Aszkiełowicz, nasz ichtiolog. Niech pan powie, ile taki węgorz, żeby miał 1,5 kg, jak tutaj ten największy, może nawet 1,8 kg, powinien w dobrych warunkach oczywiście dorastać w jeziorze. 5, 8, 10, 15 lat? Kilkanaście lat. 15, 10 co najmniej. Czyli to są węgorze, które pamiętają powiedzmy jeszcze czasy, kiedy faktycznie tu w Kośnie rybacy łowili po 700-800 kg węgorza z jednej nocy. Ale ja sądzę, że Stowarzyszenie Łaś 2000 dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy mieli tyle węgorza, ile kiedyś go było w tych warunkach, ponieważ no zarybienie jest tona rocznie, przez 3 lata najmniej będziemy wpuszczali po tonie. To jest 3 tony materiału, który niejednokrotnie może być już łowiony, bo ja tutaj patrzę, jeden z tych węgorzy ma takie piękne oczy, 600 gram waży i to tak wygląda na takiego, które wpuszczaliśmy jesienią. No w każdym razie gratuluję tym, którzy złowili i wszystkim naszym kolegom życzę sztywnej linki. Panie Romku, jak pan myśli, sezon będzie udany, jeżeli chodzi o węgorza? Sezon będzie super, także zapraszamy. No to zapraszamy serdecznie, bo mamy nadzieję, że wyniki zarówno w leszczu, szczupaku, okoniu i węgorzu będą wspaniałe.